Dobrze mnie tam słychać? Zwołaliście się gdzieś tam na górze? Słuchajcie, dzisiaj rano wiozłem swoją córkę, która ma 6 lat, do szkoły. Mówi tak, tato, a co będziesz się robił? Ja mówię, wiesz, no lecz do Wrocławia, mam wystąpienie. No i opowiadam. Idziemy długo, korki. I mówi tak, no dobra, no co będziesz opowiadał? Mówi, no będę opowiadał o sobie, o tym, gdzie jestem, jak tak się zdarzyło, że jestem tam, gdzie jestem. Ona mówi, a, pewnie. Za tydzień do nas przychodzi pan policjant. I też będzie opowiadał. Ja nie wiem, czy wy mieliście doświadczenie z panem policjantem przysłowiowym. Ja mam, tak? Są to doświadczenie sprzed lat 30. To są doświadczenia traumatyczne. Dlatego, że przyszedł sobie pan policjant, bardzo grzeczny, był duży. I przez 45 minut coś sobie opowiadał. O tym, co trzeba, czego nie można, jakie są zagrożenia. Powiedział, zapytał się, czy są pytania, pytań nie było. I sobie poszedł. I podstawowe pytanie, czy u tych dzieci, do których mówił, a nie pamiętam, nie wiem, 10, 11 lat, czy cokolwiek nam zostało w głowach? Mi nie. Tak? I nie dlatego, że byłem nieczuły na tematykę tego, czy mówił, bo to było ciekawe. Natomiast mówił to w taki zniechęcający sposób, że stwierdziłem, że bariera. Więc ja was naprawdę zachęcam do jednej rzeczy. Tak? Ja wiem, że wszyscy czekacie na wyniki testów, natomiast spróbujcie z tych kilku slajdów i kilkunastu minut naszych wspólnych dowiedzieć się jak najwięcej. Więc im więcej pytań zadacie, tym lepiej. Jeśli nie zadacie żadnego, to będę sobie tak mówił i może połowę z was nie zadać. Możemy tak się mówić? No to idziemy. Zagadka. Kto to? Ale ten po prawej. No dobrze, inne opcje? No właśnie, jakieś dziecko. Słuchajcie, no nie ma co, no moja zagadka została po prostu w ciągu 3 sekund rozwalona. To jestem ja. A to jest mój przyjaciel. Przyjaciel, który się nazywa Grigori, czyli Grzegorz. Przyjaciel, z którym ja byłem... Najpierw byliśmy w piaskownicy, później byliśmy szkoły, później byliśmy w tej samej podstawówce. Zdaliśmy razem maturę i nawet jak poszliśmy na studia, to poszliśmy w zasadzie do uczelni, które były bardzo blisko siebie ulokowane. Ale w pewnym momencie nasze drogi się rozeszły. I rozeszły się z jednego prostego powodu. Bo Grigori niestety wybrał drogę, nazwijmy to, łatwych przyjemności, o które w wieku młodzieżowym jest bardzo łatwo. I to jest łatwa droga. Łatwa, przyjemna, tak? Tylko że niestety po tej drodze bardzo łatwo się też stacza. Tak? I zamiast pracować nad sobą, nad swoimi słabościami, tak? I nad tym, żeby z siebie ukuć coś, co można potem będzie nazwać sukcesem, wybrał inną drogę. I niestety stwierdzam to, uwierzcie mi, z wielkim bólem. Ja nie wiem, co się z tym dzieje w tej chwili. Ta historia ma bardzo wiele różnych wątków. Między innymi wątek jest taki, że nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja byłem wystarczająco dobrym kumplem, żeby pomóc mu z tej drogi zejść i wrócić do, nazwijmy to, normalnej drogi. Tak? Normalność jest bardzo takim względnym pojęciem, ale prawda jest też taka niezaprzeczalna, że ja w tej chwili stoję i za chwilę będę wam opowiadał, tak, co to jest sukces. Tak? Bo z punktu widzenia społecznego jestem człowiekiem sukcesu, a obawiam się, że mój serdeczny przyjaciel tego samego powiedzieć nie może, bo tego sukcesu nie ma. Czym jest sukces, moi drodzy? W zasadzie pytanie, o kim mówimy, tak? O kim czy o czym? Tak? Jeśli mówimy o firmie,
Tak, do tych obiektywnych kryteriów jest mnóstwo. Można powiedzieć o udziałach rynku, można powiedzieć o dochodowości, można powiedzieć o tym, jak szybko firma rośnie i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Bardzo obiektywnym czynnikiem, przepraszam, nie wiem, czy to jest widoczne, jest kurs akcji. Bo tak jak wiecie, a wiecie już więcej niż nie wiecie, są spółki, które są notowane na giełdzie, które mają swoich akcjonariuszy, czyli właścicieli, czyli osoby, które zainwestowały jakiś pieniądze. I to jest akurat wykres tej firmy, w której ja mam przyjemność pracować. Firma Europa, która od roku 99, kiedy została wprowadzona na giełdę, do roku 2012, kiedy z tej giełdy została wycofana, dlatego, że zmieniła się struktura właścicielska, akcje tej spółki podrożały ponad 100 razy. Czyli na każdą zainwestowaną w tym momencie złotówkę zwrot był ile? Dokładnie tak. Do tego wątku jeszcze wrócimy, dlatego że to jest bardzo ciekawy wątek, bo to jest taka sama napędzająca się maszyna. Bo jeśli firma jest dobra, to bardzo łatwo może pozyskać odpowiedni zespół menedżerów. Bo każdy chce pracować dla dobrej firmy. Tak? Bo lepiej pracować dla takiej firmy niż dla, spróbujmy to odwrócić, tak? I wyobrazić sobie porażkę, tak? Że było 200, a jest 2. Tak? I firma jest na skraju bankructwa. Ten zespół menedżerów z kolei może sobie bardzo łatwo pozyskać osoby do współpracy. I znowu, tak? Dobra firma, dobry menedżer, dobrą markę, wyciągnę dobry zespół. Dlatego mówię, że to jest maszynka samonapędzająca się, dlatego że dobry zespół, z dobrymi menedżerami, z dobrą marką jako firma, może osiągnąć, może rozwijać tą firmę. Tak? I to się dzieje w przypadku naszej firmy. Natomiast, jeśli mówimy o ludziach, tak, to czym się mierzy sukces? Tak? Odpowiedź jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo indywidualna. Tak? Są sportowcy, tak, którzy są rozliczani z tego, żeby skakali jak najwyżej, tak, i żeby te wyniki były powtarzane. Tak? Albo żeby biegali jak najszybciej, tak, i żeby znowuż to nie było raz na jakiś czas, tylko te wyniki się poprawiały. Jeśli chodzi o biznes, tak, to raczej jakoś tak jest, tak, że na pewno mówi się o tym, że być ważnym, tak, czyli pozycję w społeczeństwie, tak, i mieć dużo pieniędzy. Ale czy to jest prawda? Nie wiem. Tak, ja już dawno sobie jakby odpuściłem na pewno to, dlatego że wiem, że ja wszystkich pieniędzy świata nie zarobię. Tak, to jest utopia. Nie ma bata, żeby zarabiać, zarabiać, zarabiać i zarabiać. A potem w zasadzie po co? Tak? Bo w życiu jest bardzo ważna równowaga. Tak? Ja znam sporo osób, które mają jeden cel, zarobić pieniądze, ale cała reszta to nie oni. I to są osoby, bez względu na to, że stan konta jest dosyć imponujący, są osoby biedne. No dobrze, zakładając, że ja wiem, czym jest sukces, tak? I wy sobie też postanowicie, czym dla was jest sukces. Czy ten sukces tam przyjdzie? Nie przyjdzie. Wy jesteście z tego pokolenia, co już ogląda Smurfów, prawda? Smurfów. Tak? Ja, to jeszcze nie ominęło, natomiast jakby ja tak ze Smurfami nie jestem bardzo obeznany. Jonathan Winters to jest bardzo znany amerykański aktor, komik, który między innymi podkładał swój głos do Papy Smurfa w wersji oryginalnej. Niestety już nie żyjący, zmarł na początku tego roku i ma, słuchajcie, powiedział coś, jeśli zapamiętacie z tego całego mojego przemówienia tylko to, to już jesteście w domu i możecie zamknąć uszy i na tym może być koniec. Tak? Sukces tam nie przyjdzie. Tak? Czekać na sukces, siedząc i mówiąc, że ja jestem wspaniały, tak, wszystko wiem, wszystko umiem, bez sensu. Po ten sukces trzeba wyruszyć w drogę. Ten sukces trzeba upolować. Ja swój sukces upolowałem w zasadzie bardzo daleko od swojego domu, bo ja się urodziłem w Moskwie i z wykształcenia nie jestem politologiem. Kto to jest politolog? Politolog to jest taka
gadająca głowa, mądra, która w zasadzie od czasu do czasu pojawia się w telewizji i mówi tak. Ten polityk, mówiąc to, miał na myśli właśnie to. I zakładam, że za tydzień może powiedzieć coś jeszcze. Czyli to jest jakby analiza tego, co się dzieje w życiu politycznym. Ja w pewnym momencie zrozumiałem, że to nie jest dla mnie. Ja miałem dwie pasje. Pierwsza pasja to były samochody, a druga pasja to były finanse. Samochody to było z lat takich, a finanse gdzieś tam już jak byłem troszkę bardziej dorosły. I dlatego, jak już byłem po studiach, to zacząłem sobie pracę w firmie finansowej należącej do grupy Fiat. I w ten sposób jakoś jedno z drugim się połączyło. Jeśli wiemy, że sukces to droga, to w tą drogę trzeba wyruszyć. Tak? Natomiast jak tą drogę znaleźć? Ja mam jedną zasadę, do której was bardzo serdecznie zachęcam. Ja mam 3187 marzeń. Tak? Dlaczego aż tyle? Dlatego, że uważam, że tutaj tak za mało. Wiesz co, myślę, że co najmniej 3187. Tak? A zakładam, że nawet więcej. Takie to są, to nie muszą być marzenia na zasadzie, że chcę sobie kupić wyspę w Oceanie Indyjskim. Tak, i tam sobie zamieszkać i postawić ogromną willę. Proszę bardzo. Albo bogaty. Czemu nie? Jakie mam marzenie w tej chwili? Ja mam marzenie takie, żeby żeglować. I zacząłem to robić. Zacząłem to robić 2 lata temu. A to marzenie mam już od lat 20. O marzeniach warto pamiętać i warto je pielęgnować. Tak? Bo nasze marzenie i to, w jaki sposób my z tymi marzeniami obcujemy, tak? Wpływają na jakość naszego życia. Pomagają nam zobaczyć coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Natomiast marzenia mają bardzo ciekawą cechę. Tak? Marzenie bez celu, tak, jest niczym. Tak, bo można sobie marzyć. Cel jest bardzo ważny i powiem wam więcej. Cel musi być dobry. A dobry cel ma 5 cech. Z angielskiego to jest smart. Cel musi być szczegółowy. Cel musi być mierzalny, tak? Bo jeśli nie możemy zmierzyć, tak? Jeśli sobie mówimy, że chcę być prezesem, tak? To jest cel niemierzalny. Tak? Prezesem czego? W jakiej branży? Jak wielki ma być ten cel? Kiedy ma być? Chcę zostać prezesem, tak? Cel musi być osiągalny, bo jeśli cel jest nieosiągalny, to po pierwsze go nie osiągamy, a po drugie się zniechęcamy. Tak? I żadnych innych wyzwań sobie nie stawiamy. Tak? Mówimy, że jesteśmy do pani i na tym się kończy cała przygoda. Cel też musi być realistyczny i terminowy. Czyli musimy sobie powiedzieć, że chcę zrobić to, to i to w dniu takim, do dnia takiego. Moim zdaniem, żeby osiągnąć cel, są potrzebne 3 rzeczy. Czyli ciekawość. Chęć to jest ciekawość. Ciekawość poznania świata. Ciekawość zdobycia wiedzy. Drugie musi być otwarty umysł. A po trzecie musi być odwaga, żeby podjąć decyzję i cokolwiek ze swoim życiem zrobić. Żeby wiedząc, w jakim kierunku chce iść, w tym kierunku pójść. Jeśli chodzi o ciekawość i o wiedzę, jest taka święta księga, która się nazywa Talmud, która jest tak samo świętą księgą jak i Biblia, jak i Koran, jak i inne
Święty Księgi, który mówi tak. Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy. I to jest prawda, dlatego że... To jest judaizm. Pan Bóg jest świętą księgą judaizmu. I Biblia bazuje w dużym stopniu na Talmudzie. Bo Biblia wywodzi się w dużym stopniu z religii i judaizmu. Czego ja musiałem się nauczyć? Wyznaczyłem sobie określoną drogę. Tak jak powiedziałem, byłem pasjonatem samochodów i finansów. Od lat pracuję w branży finansowej. Tak? I to jest wszystko, czego ja musiałem się nauczyć. Powiem wam więcej. Bycie prezesem, tak, to nie tylko ładna wizytówka, którą można sobie pokazywać innym. Tak? To jest też wielkie zobowiązanie. Z jednego prostego powodu. Jak do mnie przychodzą ludzie, tak, i jeden jest prawnikiem, a drugi jest finansistą, to ja muszę wiedzieć co najmniej tyle, ile wiedzą oni. Tak? Dlatego, że jeśli przychodzą do mnie, to przychodzą z pytaniem. A odpowiedzieć na pytanie, nie wiedząc, tak, o czym mówimy, jest niemożliwe. Więc dlatego to wszystko, co jest napisane, czyli finanse, i statystyka, i prawo, i analizę, i sprzedaż, i savoir-vivre, czyli zasady dobrego zachowania w biznesie, są bardzo, bardzo ważne. Natomiast czy wiedzą to wszystko? Myślę, że nie. Tak? Dlatego, że gdyby każdy z nas posiadał tą samą wiedzę, tak? To byśmy byli robotami, tak? Którzy byli zaprogramowani na to, żeby wydawać z siebie określoną ilość informacji. Tak? Gdzie są wyróżniki? Ja jestem przekonany, że nie zawsze prawda to jest to, co uważa większość. Nie można, świat się składa z ludzi, którzy idą drogą, która już została wytyczona, i tych, którzy próbują zmienić świat. Są takie zdanie, które ja nazywam zdanie zabójcy. Trzy przykłady. Samoloty. Interesujące zabawki, ale bez żadnej wartości militarnej. Powiedział to marszałek Francji, Ferdynand Foch. Cóż ja mogę powiedzieć, takie miał nazwisko. Tak? Powiem wam więcej, że to był nie tylko marszałek Francji, ale też marszałek Wielkiej Brytanii i Polski. Tak? Za osiągnięcie w trakcie I wojny światowej został mianowany na marszałka tych dwóch krajów. I ten to mądry człowiek. Tak? Proszę bardzo. Bo w tym drugim, tam jak jest napisane, kto to powiedział, tam jest IBM i w IBM pracują moi rodzice. Bardzo dobrze. I jak wrócisz do domu, to zapytaj się taty, czy wie, że był taki sobie prezes, tak? Ale do tego zajdziemy za chwilę. I wyobraźcie sobie, że marszałek Francji, który w zasadzie wygrał walkę z Prusami 4 lata, 6 lat później, tak, powiedział coś takiego. Czyli absolutnie nie był w stanie, nie miał tej wyobraźni, tak, żeby sobie wyobrazić, że świat walki, świat wojny stał u progu olbrzymich zmian. Gdzie wchodziły czołgi, gdzie wchodziły samoloty, gdzie weszły rakiety, gdzie powietrze zupełnie zmieniło swoją rolę. Tak i w tej chwili całą wojnę wygrywa się z powietrza i z jakichś tam większych dystansów poprzez wypuszczenie, oby do tego nie doszło rakiet. Drugi przykład. Oceniam potrzeby światowego rynku na około 5 komputerów. I to powiedział prezes wtedy największej korporacji technologicznej. Tak? Ja mam przy sobie 3 komputery w tej chwili, tak? Chirurg, a jednocześnie lekarz Królowej Wiktorii, nie tak dawno temu, pod koniec XIX wieku,
powiedział, że jama brzuszna, klatkę piersiową i mózg nigdy nie zostaną przez naukę zbadaną faktem. Dlaczego nam to pokazuje? Z jednego prostego powodu. Nie wierzcie, nie można wierzyć opiniom ludzi tylko dlatego, że są starsi od nas. Bo świat jest tak skonstruowany, że im starszy jest człowiek, tym mniej jest podatny na zmiany i tym może mieć mniejszą wyobraźnię. Wy jesteście od zmiany świata. Za 10 lat to wy będziecie chodzili na rynek pracy i to na was będzie oparta polska gospodarka. No dobrze, otwarty umysł. Czy to wystarczy? Nie wystarczy. Musi być jeszcze odwaga. Tak? A odwaga, moim zdaniem, to jest zbiór następujących rzeczy. Przede wszystkim wiara w siebie. Dam radę. Świat leży u waszych stóp. Nie ma rzeczy niemożliwych. Tak? Wszystko, co sobie wymarzycie, zaplanujecie i zrealizujecie, jest możliwe. Nie ma też dużych zwycięstw bez ryzyka. Zawsze trzeba zaryzykować. Bo jeśli nie będziemy ryzykować, jeśli nie będziemy próbować coś zmienić wokół siebie, a to jest zawsze ryzyko, tak, to świat będzie znany, tak, ale czy będzie ekscytujący? Raczej nie. Odwaga to jest też podejmowanie decyzji, bo proszę. A w tym, że mam wiarę w siebie, to co jak to powiedzmy na mnie pójdzie dobrze, to dalej już chyba nie mamy tej wiary w siebie, tylko mniej tak w siebie wierzymy. Jest takie ryzyko. Ale bez tego ryzyka. Dobrze, pytanie, słuchajcie, ile razy próbowaliście coś zrobić? Myślę, że wiele, prawda? Czy zawsze to się udaje? Czy to oznacza, że trzeba tracić wiarę w siebie? Nie. Jeśli się nie udało, to jest jakiś powód, jest przyczyna. Oczywiście, że tak. Znaczy, na błędach się uczymy, ale też nie przesadzają, tak? Bo jest takie powiedzenie, którego ja osobiście bardzo nie lubię. Co nie zabije, to wzmocni. Ale to nieprawda. Tak? Co nie zabije, to może jednak bardzo mocno zranić. Tak? I nie zawsze to, że to nie zabije, to jest już dobry znak. Tak? Natomiast jesteśmy stworzeni po to, żeby analizować, tak? Jeśli coś się nie uda, tak? To nie udało się nie dlatego, że nie, że gwiazdy źle się złożyły, tak? I ktoś nie chciał, żeby to się udało, tylko to nam się nie udało. I następnym razem trzeba zrobić tak, żeby to się udało, a przynajmniej spróbować. I bardzo ważne jest zaangażowanie, tak, bo bez zaangażowania, jeśli jesteśmy leniuchami, tak, a każdy jest leniuchem, ja też, jako pierwszy, tak, bo jak ja mam, uwierzcie mi, że jak ja rano mam wstać, nie wiem, pójść, pobiegać, a uwielbiam biegać, tak, to naprawdę mi się nie chce, z tym, że jak już jestem w drodze, jak zrobiłem pierwszy krok, tak, to są najszczęśliwsze chwile. Jak biegniesz sobie w parku, jest godzina 6, jest wiosna, słyszysz jakiegoś ptaszka, rozpoznanego czy nie, mniejsza o to, tak, czujesz się częścią natury. Zdajesz sobie sprawę, że ten świat, tak, ten uniwersum jest wieczny. No dobrze, idziemy dalej. Kto to był Sir Winston Churchill? Myślę, że wiecie. Proszę bardzo. Dokładnie tak. I ten oto sobie premier Wielkiej Brytanii, mianowany na lorda przez królową, powiedział, że jeśli w życiu nie ma odwagi, to cała reszta jest bez znaczenia.
starajcie się to zapamiętać. Bo podjęcie decyzji, wyruszenie w drogę jest, nie jest łatwe. Natomiast to się opłaca. Bo przez to życie staje się bardzo, bardzo ciekawe, ekscytujące i mamy szansę na osiągnięcie sukcesu. Podam wam jeden przykład. 3 lata temu miała miejsce wyprawa 13 czy 14 osób niepełnosprawnych na szczyt Kilimandżaro. Kilimandżaro to jest 5-tysięcznik, najwyższa góra w Afryce. Jeśli osoby, które nie mają nóg, są niepełnosprawne, mają problemy z poruszaniem się, są w stanie wyjść na górę, to czy cokolwiek dla zdrowego człowieka jest poza jego zasięgiem? I ta wyprawa, jak wiele innych wyczynów osób niepełnosprawnych, ma w zasadzie, moim zdaniem, podwójny cel. Po pierwsze, udowadniają sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych. A po drugie, udowadniają nam, że powiedzenie nie mogę tego zrobić, bo nie umiem, jest trochę śmieszne. Jest, tak jak powiedziałem, świat leży przed wami. Tylko powinniście wiedzieć, czego wy tak naprawdę od tego życia chcecie. Czym dla was jest sukces? Jakie wy macie cele? Te cele nie muszą być od razu, nie musicie powiedzieć, że ja chcę być prezesem firmy. Tak? Czy chcę być mistrzem świata. Tak? To jest cel bardzo, bardzo daleki. Tak? Te cele, tak samo jak wy, będziecie, to będzie wszystko razem ewoluować przez całe życie. Tak? Natomiast wyruszenie w drogę jest już gwarantem sukcesu. Jakie są pytania, moi drodzy? Nie ma pytań. Ale wyników testu też jeszcze nie ma, więc jesteśmy w tak zwanym impasie. Proszę bardzo. W jakiej firmie pan pracuje? Ja pracuję w firmie ubezpieczeniowej. To jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa. Jest to firma, która działa w Polsce od lat 97 w zasadzie. Czyli od 97 ile lat minęło? 17? Prawie 17. No to jak moja koleżanka powiedziała, że jej celem jest zostanie prawdziwą Selenką, to nie jest dobry cel. Ja myślę, że koleżance sobie pogratulować poczucia humoru. I to już jest... Ja bym chciał mieć takie poczucie humoru. No dobrze. Proszę pozdrowić mamę. I uśmiechnąć się ode mnie. Ja chciałem powiedzieć, że mój tata jest prezesem 2 firm, Europartner i VS Trader. Znam takie firmy. Proszę, tak. Z Mapolo. Tak, nie współpracowałem z tymi firmami, natomiast znam je. Proszę tatę pozdrowić też. Dla prezesa od prezesa. Są pytania? Bo jak nie ma, to ja sam zacznę sobie te pytania zadawać. Na przykład, proszę pana, a dlaczego pan mówi, że pan pracuje w wyjątkowej firmie? Nie powiem tak. Dziękuję za bardzo dobre pytanie. A wiecie tak naprawdę, co to oznacza, jak ktoś mówi dziękuję za dobre pytanie? To oznacza, że nie ma odpowiedzi. Tak? I chcę zachować jakąś formę, zanim zbierze się z myślami. Tak, więc uwaga na pasożyty podczas prezentacji. Dlaczego ja uważam, że pracuję w wyjątkowej firmie? Z kilku powodów.
jest wielką sztuką dopasować kilka rzeczy. Z jednej strony produkt, tak, a produkt mamy, tak jak powiedziałem, jeśli pracuję w firmie ubezpieczeniowej, to produkt jest, to są ubezpieczenia. Ale mieć produkt to nie wszystko, tak, bo nikt nie sprzedaje skarpet z warzywniaku, bo się nie sprzedaje. Tak? I z kolei nie sprzedaje warzyw w sklepie z, nie, z garmażerką, tak? Więc wielką sztuką jest dopasować produkt do kanału sprzedaży. Ja jestem przekonany, że podczas poprzednich zjazdów mieliście tematy, które są jakby zbliżone. My sprzedajemy ubezpieczenie przez bank. Tak? Bo twierdzimy, że jeśli ktoś przychodzi do banku i chce kupić usługę finansową, to kupi też ubezpieczenie. I to działa. Dlaczego jeszcze uważam, że pracuję w wyjątkowej firmie? Dlatego, że my jesteśmy szybcy. A jesteśmy szybcy, dlatego, że nie mówimy dużo, że trzeba zrobić to, trzeba zrobić to, trzeba przekonać 25 różnych ludzi do tego, że mamy słuszność, tak? Że trzeba się zastanowić, co jeszcze zrobić, tylko my to robimy. I podczas gdy średni czas, jak myślicie, jaki jest średni czas wprowadzenia produktu, jeśli mówimy o ubezpieczeniu, na rynek? Miesiąc, rok, 3 lata, pół roku. No mniej więcej to jest pół roku. Mniej więcej to jest pół roku, oczywiście zależy od produktu. Natomiast my to jesteśmy w stanie zrobić i robimy w ciągu 3 tygodni. Czyli jeśli my w tej chwili zauważymy jedno i to samo, tak, tylko że wy pracujecie w jednej firmie, a ja w drugiej, to ja swój produkt już zacznę sprzedawać za 3 tygodnie, a wy go zaczniecie sprzedawać dopiero za 6 miesięcy. Kiedy ja już może go nawet przestanę sprzedawać, bo stwierdzę, że to był zły pomysł i że trzeba coś innego zrobić. Więc szybkość się liczy. I ostatni powód, dlaczego uważam, że pracuję w wyjątkowej firmie, już do ciebie idę po kolejne pytanie. My jesteśmy bardzo elastyczni. Ja nie pamiętam w zasadzie żadnego przypadku, żebyśmy powiedzieli, nie, tego nie robimy, bo to jest nieciekawe, nie wierzymy. Tak? Zawsze zanim cokolwiek powiemy, staramy się to zbadać, a od tego mamy wyjątkowy zysk. A pan ma swoją firmę w Rosji czy w Polsce? Towarzystwo Ubezpieczeń Europa to jest firma, która się wywodzi i która ma wyłącznie siedzibę we Wrocławiu. My jesteśmy i to jest zaszczyt, że we Wrocławiu, słuchajcie, to jest... Pracujemy w Skietałerze, tak? I uwaga! Towarzystwo Ubezpieczeń Europa jest w tej chwili jedną z 5 największych spółek ubezpieczeniowych w Polsce. Tak? I to jest jedyna spółka ubezpieczeniowa, która jest we Wrocławiu, wywodzi się z Wrocławia, tak? I zatrudniamy ludzi wyłącznie we Wrocławiu. Tak? I zresztą mamy we Wrocławiu wspaniały zespół. Słucham jeszcze. Uwaga, pirat. Czy pan się uczył polskiego, czy pan się uczył rosyjskiego? Słuchajcie, no wróćmy na chwilę do odwagi i do otwartego umysłu. Ja pierwsze 24 lata swojego życia spędziłem w Moskwie, tak? Więc mój język ojczysty to rosyjski. Natomiast ponieważ chciałem być przez jakiś czas przynajmniej politologiem, to uczyłem się angielskiego i arabskiego. Nie, to już to na oddzielną. Natomiast to mi się nie przydało. Wróćmy do tego. Przyjechałem do Polski. Musiałem się nauczyć polskiego. W pewnym momencie musiałem z Polski wyjechać, bo pojechałem do Włoch, do siedziby Fiata,
pracowałem tam przez 4 lata, więc musiałem się nauczyć włoskiego. I to nie są rzeczy, słuchajcie, to, i nie nauczyłem się tego dlatego, że jestem jakiś tam wyjątkowy, czy mam jakieś zdolności, czy mam tutaj dyskietkę, którą wkładam, wyjmuję i zmieniam sobie języki. Tak to nie działa, to po prostu trzeba w siebie wierzyć i trzeba próbować. Nie ma... No co, najbardziej aktywny. Powiedziałby pan coś po rosyjsku? No to może porozmawiamy po rosyjsku. Jedno zdanie wy mnie, jedno ja mam. Dawaj. Jak cię zawód? Mienia zawód Kacper. A mienia zawód Marek. Dobra, co jeszcze? Widzę, że tutaj kółko lingwistyczne się robi. Już tutaj język francuski, chiński. Chińskiego nie znam, ale chciałbym... Teraz jeśli chodzi o języki, ja bardzo bym chciał nauczyć na przykład języka kreolskiego. Kreolskiego. To jest język. Czy ktoś z was zna Cezarię Evore? To jest taka pani starsza, która śpiewa. Jest obywatelką Wysp Zielonego Przylądku. I zawsze śpiewa. Wszędzie, nieważne czy w otwartym powietrzu, czy jest zimno, czy ciepło, na włosku. I śpiewa tradycyjne piosenki z wyzwyczajonego szalonu. I śpiewa po kreolsku właśnie. Kreolski to jest taka mieszanka portugalskiego z kilkoma językami z Afryki. Proszę. Czemu się przeprowadziłem do Polski? To było zrządzenie losu. To był przypadek. Bo zacząłem pracę, tak jak powiedziałem, w Fiacie, w firmie finansowej. I w pewnym momencie zostałem poproszony o to, żeby pomóc kolegom w Polsce. I to cała ta przygoda miała trwać 3 miesiące. Trzeba próbować. Wypychałem. Po 3 miesiącach zostałem poproszony, żeby zostać jeszcze na 3 miesiące. A to zostałem. No i tak to trwa. Już 14 lat nie ma mnie w Moskwie i zważywszy na to, że już mam rodzinę z Warszawy, dwóch wspaniałych dzieci, no to zakładam, że prędko do Moskwy nie wrócę. Czy jeżdżę na wakacje do Rosji? Staram się jeździć, ale jest to dosyć karkołomne, dlatego że wakacje mam określoną ilość dni. Tak? I jak ja mam swoim dzieciom zaproponowanie Moskwy albo rajdu, może nie, ale hotel z basenem, tak, to raczej wybiorą właśnie Madagaskar. Tak? Więc z tym jest ciężko, ale staram się. Lecę w czwartek i wracam w niedzielę na przykład. Czy pana dzieci rozmawiają po rosyjsku? Słuchajcie, no wszystkie dzieci to są... To jest taka rasa wygodnicka. I bardzo dobrze, tak? Bo tego są lata dziecięce. Ja do swoich dzieci mówię wyłącznie w języku swoim ojczystym, a oni mi odpowiadają wyłącznie po polsku. Obawiam się, że już nie mam czasu. Bardzo wam dziękuję.